Nazywam się Ewa Rojek, mieszkam w Wiedni Letnisko, pracuję w medycynie pracy w Radomiu. Mam trzech synów, mam 49 lat. Proszę Panią, zgłosiła się Pani na naszą akcję Zmień się na zdrowie. Pierwsze pytanie, skąd się Pani o tej akcji dowiedziała? Od znajomych, z gazety, z internetu? Czytając codzienne Echo Dnia. Czy to była od razu decyzja, tak ja się zgłoszę, czy trzeba to było przemyśleć? No, czekałam na taką decyzję, powiem szczerze, bo już od dawna myślę o odchudzaniu się, ale nie wychodzi mi to bardzo. Znaczy rozumiem, że w pewnym sensie trafiliśmy w zapotrzebowanie, mówiąc tak bardzo brzydko. Rozumiem, że sama Pani próbowała i nie bardzo wychodziło z tym odchudzaniem. Tak, wiele razy próbowałam się odchudzać, ale z miernym skutkiem. Proszę powiedzieć nam taką rzecz. Mąż, rodzina, dzieci, czy będą Panią wspierać, czy popierali to mama, może siostra? Nie mam rodziców. Mąż na razie tak się przychylił, a zobaczymy. Myślę, że będzie mnie wspierał. A jeżeli trzeba będzie specjalnie gotować, to będzie Pani gotować osobno dla siebie i męża, czy mąż będzie jadł to, co Pani? Nie, myślę, że jakoś to pogodzimy. Na pewno uda mi się. No nie wiem, mam też dziecko specjalnej troski, które też wymaga diety, więc myślę, że razem jakoś to pogodzimy. Widzę, że Pani jest zdeterminowana. Jak Pani się na początku przedstawia, jest Pani z Jedni Letniska. Jest to trochę kawałek drogi. Będą dojdąć ćwiczenia fitness. Będzie Pani mogła dojeżdżać 2-3 razy w tygodniu, jeśli będzie taka potrzeba? Myślę, że uda mi się pogodzić.